Jarek, pierwsze zgrupowanie niemal za wami. Jak się czujesz? Nogi zmęczone? Dzisiaj troszkę luźniej. Lepiej się czułem, bo wczoraj był dzień wolny, ale wcześniej szli naprawdę mocna praca. Dwa treningi codziennie. Było to czuć, było czuć zakwasy, było czuć zmęczenie. Bardzo dużo czasu spędzaliśmy na odnowie, na regeneracji. Wieczorami maserzy zasuwali do późnych godzin. Także każdy na pewno dał z siebie dużo. Myślę, że optymalnie jesteśmy przygotowani przed drugim obozem. Dla ciebie to jest pierwszy obóz przygotowawczy z Rakowem. Czy jest na tym obozie coś, co go wyróżnia spośród innych? Nie wiem, dużo pracy taktycznej, dużo fizyczności? Tak, myślę, że to, co wyróżnia ten obóz spośród wcześniejszych, które przeszedłem, to jest to, że w ogóle tak naprawdę nie mamy biegania bez piłek. Wszystko jest robione z piłkami, wszystko jest na bazie taktyki, ale praca jest tak samo intensywna. Myślę, że to jest jakby robiona podwójna robota za jednym razem, także być może to będzie jakaś przewaga nad innymi zespołami. Takie zgrupowanie to też fajna okazja na zbudowanie jeszcze większego kolektywu jako drużyna, tym bardziej, że przyszli nowi zawodnicy. Oczywiście, że tak, trenerzy również zadbali o to, abyśmy się zintegrowali również z nowymi zawodnikami, tym bardziej, że są to zawodnicy głównie z innych krajów niż Polska, więc mieliśmy między innymi taki wieczorek integracyjny, w którym mieliśmy quiz na temat drużyny Rakowa oraz miasta Częstochowa. Kto wypadł najlepiej? Jedna grupa, już nie pamiętam dokładnie która, natomiast quiz jest jeszcze niedokończony, będzie druga część. Na razie były pytania, powiedzmy, takie jak w milionerach. Teraz będzie jakaś inna część, nie wiem na czym to będzie jeszcze polegać, natomiast myślę, że to było również fajne. Pozwoliło się to nam zapoznać lepiej z innymi zawodnikami, a także nowym zawodnikom poznać troszeczkę specyfikacji klubu oraz miasta. Ostatnie pytanie o to, że wracacie z jednego obozu i praktycznie od razu ruszacie na drugi, także ten styczeń pod znakiem dużej, dużej pracy, ale wszystko po to, żeby być gotowym na mecze w Ekstraklasie. Oczywiście, że tak. Ten drugi obóz myślę, że będzie ciekawszy dla nas jako zawodników, ponieważ będziemy tam już grali sparingi, czyli to, co lubimy jakby najbardziej. No oczywiście obóz jest na Cyprze, więc będzie prawdopodobnie lepsza pogoda, będą fajniejsze warunki do trenowania, także z optymizmem będziemy tam podróżować. Dzięki bardzo. Dziękuję.